witamy, szlachetna paczka działa, właśnie jedziemy zawieźć jedną paczkę do rodziny. Jest z nami kierowca Irek, który jest zawsze z nami, niezastąpiony, który zawsze z nami jeździ. Dowozimy paczki do rodzin, działamy, sprawiamy, żeby tym rodzinom stały się lepsze święta, żeby po prostu wystąpił uśmiech na ich twarzy. Jest taki dzień, bardzo ciepły, odgrudniony dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. Może zacznę od rzeczy, która myślę, że jest bardzo interesująca. Zacznę od statystyk, które pokazują nam ogrom tegorocznej pomocy w liczbach. Więc w tym roku rodzin zgłoszonych do szlachetnej paczki było 41, z czego 26 rodzin włączyliśmy. 11 wolontariuszy uczestniczyło w tym roku, odwiedzało te rodziny, weryfikowało. Zdeklarowanych darczyńców zostało 1497. Wartość wszystkich paczek wynosiła 102 100 zł, więc jest to ogrom pomocy. Średnia wartość jednej paczki 3927 zł. Najmniejsza ilość osób, które przygotowywało jedną paczkę, była jedna osoba, a najwięcej jedną paczkę dla danej dla jednej rodziny przygotowywało aż 300 osób i to była szkoła, stąd taka duża liczba. Najmniejsza deklarowana wartość paczki jednej wynosiła 1500 zł. Z kolei największa zdeklarowana wartość to 15 tysięcy zł. To są liczby, które pokazują nam ogrom pomocy, która bez naszych wolontariuszy, bez darczyńców, bez GOPS-ów, MOPS-ów, której nie mogłabym w tym momencie ujawnić, tak? To jest multum osób zaangażowanych, którym bardzo dziękujemy. Ze swojej strony i ze strony tutaj wolontariuszy naszych bardzo dziękuję panu staroście za udostępnienie sali, za to, że nas pan wspiera tutaj co roku, że możemy te paczki tutaj zebrać, przynosić i darczyńcy mogą je przynosić tutaj, my następnie możemy je rozwozić do rodzin. Dziękuję GOPS-om, MOPS-om za to, że udostępniają nam historię tych rodzin, burmistrzom, wójtom. Dziękuję mediom za to, że nas wspierają, udostępniają komunikaty. Bez tego udostępniania myślę, że nie znaleźliby się darczyńcy. Wielokrotnie to dzięki wam właśnie te historie mogą dotrzeć do nich. Dziękuję fotografom, magicznej pamiątce oraz Maciejowi Jaruszowi. Dziękuję restauracji Zacisze oraz Bistro Czajków za pyszne obiady dla wolontariuszy. Dziękuję firmie KIK za udostępnienie samochodów. Dziękuję kierowcom Irkowi, Przemkowi, Słamkowi, Krzyśkowi. Dziękuję firmie Agropol, która też użyczyła nam swoje auto. Dziękuję firmie Ciasta Domowe Anitka, firmie Słodkie Marzenie za torcik, który już za chwilę będziemy mogli skosztować, który będzie, myślę, ogromną niespodzianką. Dziękuję firmie Sun for You, naszej wolontariuszki, za ciasta pyszne, które wszystkim smakowały. Dziękuję wolontariuszom Izie, Weronice, Gosi, Dorocie, Zorianie, Pawłowi, Krzyśkowi, Elizie, Natalii, Anecie. Po prostu wam dziękuję. Dziękuję też dzieciaczkom, które nam towarzyszyły w dniu wczorajszym, w dniu dzisiejszym. Dzielnie nosili też paczuszki z nami, co niektórzy podzielili się swoimi zabawkami, dając je innym dzieciom. Więc dziękuję. Tomek, dziękuję ci bardzo, Blanka. Dziękuję Mai, Nikoli, Lenie. I dziękuję też Krzysiowi, który jest naszym koordynatorem regionalnym,
który nas na co dzień wspiera. Więc z tego miejsca w imieniu swoim i ostrzeszowskich naszych wolontariuszy myślę, że należą się ogromne brawa i podziękowania dla wszystkich zaangażowanych osób. Więc dziękuję. Dlatego ze swojej strony to chciałem na pewno podziękować właśnie Agnieszce, naszej liderce, za to, że podjęła się tego ciężkiego wyzwania, jakim jest prowadzenie Legionu. To faktycznie jest to troszeczkę inna praca jak praca wolontariusza. Na pewno wymaga troszeczkę więcej wyzwań, troszeczkę więcej pracy, nadzorowania nad tym wszystkim, nad regionem. Chociaż tak ci powiem szczerze, że ja jako koordynator regionu, można powiedzieć, że tak nadzoruję tylko 5 regionów, także faktycznie jak ty masz 11 wolontariuszy, to myślę, że twoja praca troszeczkę ma większa niż moja. Także ze swojej strony to mogę też tak powiedzieć, że ogólnie wolontariat to jest taka naprawdę ciekawa rzecz, że wczoraj akurat skorzystając z tego, że miałem troszeczkę czasu, to sobie objechałem po innych regionach, byłem w Kępnie, byłem w Ostrowie, i powiem wam szczerze, że każdy magazyn, każda gdzieś tam powiedzmy miejsce wygląda troszeczkę inaczej, ale atmosfera, jaka tam panuje na tych magazynach, na tym wszystkim, to myślę, że w każdym jest taka sama. Słuchajcie, robicie i robiliście wielką sprawę. Wybaczcie, że tak ja będę tym przedstawicielem tej rzeszy wszystkich tutaj zaproszonych. Jest rzeczywiście bardzo dużo różnych wydarzeń. Może to niektórzy nie docenili, albo po prostu byli zbyt mocno zajęci. Ale pozwólcie, że ja ich będę reprezentował i wam również podziękuję za tegoroczną akcję, której nie robi się dla poklasku, tylko z potrzeby serca. Tak to odczytuję i od lat odczytujemy to w ten sposób właśnie. To hasło, które macie na koszulkach, zmieniamy świat na dobre, albo jeszcze lepszy, to mi się kojarzy z takim, ja to lubię powtarzać, może już gdzieś ktoś słyszał. Jest nikim ten, kto nie zmienia wokół siebie na lepsze. Dziękuję wam za ten czas, który poświęciliście, za tą energię, za siły, za serce do tej idei. No i podzieliliście się takim pewnym, taką empatią jeszcze oprócz tego z ludźmi. To jest bardzo ważne. Oprócz tego, że materialnie pewne osoby zostały wsparte, to jeszcze chyba drugą częścią tej całej sprawy jest ta idea i ta empatia, która została przekazana w momencie, kiedy się spotykaliście z osobami, które otrzymywały konkretną pomoc. Życzę wszystkiego najlepszego i życzę sobie, żeby takie zmienienie na dobre to trwało cały rok.